Stan po burzy. Agnieszko, żeby przejść do tego politycznego bajzlu, który wyłania się w obozie władzy, musimy zacząć od tego, że y, rok temu przy okazji awantury o wybory korespondencyjne, kiedy Jarosław Gowin te wybory zablokował, zapadł na niego w wyrok. Kaczyński tak postanowił wykończyć Gowina, Próbował do tego wykorzystać Jadwiga Milewicz. Ona się nie zgodziła, zrobił to Adam Bielan. Państwo wiedzą, że my, kotowardycy, zgodnie z linią, którą przyjmujemy jego dawni koledzy, nazywamy żuczkiem-nojowniczkiem. W każdym razie Adam Bielan dokonał tego rozłamu, ale. Ale widzisz, no nie do końca dokonał tego Właśnie, rozłamu. Partia porozumienie, Rosława Gowina podzieliła się na trzy części. Porozumienie, porozumienie i ci ludzie tych kilkoro posłów jest z Gowinem. Um, powstała formacja od nowa. Rzeczpospolitej Polskiej. Co za skromna nazwa. I to takie od, to, to D jest a o, duże, do o... małe, nowa, duża znowu. Dobra. Pan wiceminister obrony to prowadzi. Marcin Ociepa i z nim jest pięcioro... Ten, który do końca oszukiwał Jarosława Gowina, że zostanie wraz ale, z nim. Ale ty jesteś małostkowa zawsze, bo jak ja mówię Ociepa, to ty mówisz oszukiwał. Jesteś naprawdę... Bo może a, O i O, tak jakoś mi się... Dobrze. On ma, on ma pięcioro... Posłów i senatora po swojej stronie, ale trzecim nurtem, który powstał, jest tak zwana Partia Republikańska. Mówię tak zwana, dlatego że jest partia, która nie istnieje. I tam mamy posłów, yy, poza Adamem Bielanem, który jest europosłem, mamy pana Mieczysława Baszkę, Kamila Bortniczuka, Michała Cieślaka, Arkadiusza Czartoryskiego, Małgorzatę Janowską, Lecha Kołakowskiego, Włodzimierza Tomaszewskiego, Jacka Szalka, notabene panie Jacku, yy, pan Jacek Żalek jest wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Niech pan zacznie przychodzić do pracy, bo źle ludzie mówią, źli ludzie mówią. Złe języki prawią, że pan I do coraz pracy. Coraz głośniej to mówią. Mówią to coraz głośniej do stanu po burzy, to już dociera. Do nas nawet szept dociera, ale już mówią tak głośno, że nawet nie tylko do nas to dociera. Pan się weźmie do roboty. W każdym razie ta grupka jest najsilniejsza. Bez nich PiS, bez względu na to, kogo tam sobie weźmie, pana Marcina Ociepę i jego odnowę, czy Pawła Kukiza, czy jakiś inny plankton, to bez tak zwanych republikanów, bez zbielaniny tak zwanej, bez zbielaniny nie są w stanie. Rządzić. Albo bielanowców, jak to mówię. Nie, z bielaniny. Z Albo gnojowniczki. W każdym razie, z drodzy państwo, domaga się czego? No po co z jest? No, domaga się posad. No. Domaga się posad. Chcą pracować. Dla no posad. Właśnie. Chcą pracować, więc chcą i roboty Będą postać. przychodzić do pracy. Będą przychodzić do pracy. Oni, no, nie, no, żalek już ma robotę i nie przychodzi. Może to nie jest najlepszy przykład. W każdym razie oni chcą posad, a ponieważ chcą ciężko pracować dla Rzeczpospolitej, to chcą też ważnych posad. I miały być, czy były prowadzone rozmowy Jarosława Kaczyńskiego ze Zbielaniną, no bo coś im musiał dać. No, co można dać takiego, żeby Kaczyński tego nie odczuł i żeby to nikogo nie bolało? No, Ministerstwo Sportu, bo ono jest z całym szacunkiem <noise> dla sportu, najmniej ważne dla wszystkich. No, ale to zlikwidowane ze oszczędności. Zlikwidowali je ze oszczędności, dali sport Glińskiemu. Gliński, jak w, się poczuł wreszcie ministrem dziedzictwa, kultury i sportu i nie chciał tego resortu oddać, to jednak prezes postanowił ten resort oddać. Ale dlaczego? Dlatego, Agnieszko, że doszło do w takiej sytuacji, że PiS... Mm, PiS-owie zabrakło większości. Tak. Bo zbielanina nie przyszła na głosowanie, dlatego że przeciągały się negocjacje o stanowiska. No wiem, wiem. Postanowili po prostu wykorzystać ten moment tego głosowania do negocjacji z Jarosławem Kaczyńskim, który już jest też głęboko poirytowany tymi negocjacjami, i tym właśnie, że przez cały czas musi z kimś negocjować jakieś posady. Nawet słyszałam, że to może go skłonić do, do tych, tego scenariusza, o którym będziemy dopiero mówić, czyli przyspieszonych wyborów, bo już jest tak wymęczony tymi prośbami pojedynczych posłów i tym, że musi znosić właśnie zbielaninę. Bo on sobie myślał, że jak już pozbył się go wina, czyli zrealizował swoje marzenie sprzed roku, tak? to on myślał, że ma kłopot z głowy. To znaczy myślał, że partia jest rozebrana, tutaj Adam Bielan mu przyprowadza... Wszystkich tych ludzi. No a tu jeszcze się nagle pojawił jakiś minister ociepa ze swoimi, ze swoimi ludźmi, ze swoimi oczekiwaniami, ze swoimi potencjałami. Ociepa żądaniami. chciał zostać ministrem rozwoju, tak, tak jak państwo mówiliśmy. Ale nie zostanie. Zdaje się. Nie zostanie ministrem rozwoju, yy, yy, bo ci yy, ociepowcy jest ich po prostu mniej, arytmetycznie. No tak? Tak, w związku tak, z tak, tym tak, oni dostaną mniej stanowisk, rozumiem pana ociepę, on jest w tej chwili ministrem obrony, yy, który nie ma żadnych kompetencji. wiesz? To znaczy, ministerstwo obrony w Warszawie jest w dwóch miejscach jest w alei niepodległości jedna yy, siedziba, druga przy ulicy Klonowej, niedaleko Belwederu, a jemu dali jakiś taki przedwojenny, yy, przedwojenny budyneczek gdzieś na z jednym żołnierzem, który strzela mu obcasami, więc on się czuje niedowartościowany pan ciepa. Chciałby być ministrem rozwoju, ale tego resortu nie dostanie. Natomiast ciekawsza jest ta rozgrywka z, ze zbielaniną. Dlatego, że kiedy okazało się, że zbielanowcy szantażują PiS i nie przychodzą na głosowania. No wiesz, wzorem Kukizę, Kukiz też zagłosował tak. przeciwko, ugrał swoje. tak? Dlatego wtedy marszałek Sejmu musiał ogłosić przerwę. Chodziło oczywiście o awarię systemu do głosowania, ale wtedy musiał się odezwać sam prezes. Słuchaj, sam prezes musiał udzielić wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, żeby zabezpieczyć czytałam. interesy bielanowców z Bielaniny i ogłosił, że ministrem sportu zostanie poseł Kamil Bortniczyk, którego jeszcze do niedawna pani poszedł, prezes Kaczyński do niedawna pana w ogóle nie kojarzył, a musiał udzielić wywiadu, że pan zostanie ministrem. I to miał być sygnał, że ten kompromis jest zawarty i że wicepremier Gliński, który próbuje zablokować odebranie mu sportu, jednak tę rozrywkę przegra. I wtedy system do głosowania się naprawił. Naprawił się. Tak, wiem, widziałam to wszystko. Prezes no. leczy powiedzieć... wywiadem. Prezes, wy... starczyło udzielić wywiadu. Polskiej Agencji Prasowej, to prezes wyleczył system do głosowania. Panie prezesie, zapraszamy do nas, do stanu pobóży, jak pan nam udzieli wywiadu. To naprawdę wyleczy pan tyle rzeczy, że się w głowie nie mieści. Pojawia się, drodzy państwo, w ujawnionych świeżo mailach. Hmm, Mnie najbardziej się podoba ten o pani Oldze, pani Olga Semeniuk. Zanim o niej trochę państwu powiemy, albo inaczej. Państwo już zdążyli się pośmiać, że pani Olga Semeniuk będzie kierować y, 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 jakimś kosmosem polskim, Agnieszko. No, y, Jakaś agencja, coś, tak, tak, tak. No, to, to się ja... nazywa. Y, 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 proszę się nie gniewać, ale po prostu muszę sprawdzić, dlatego że ja nie wiem, jak często my się zajmujemy kosmosem w Polsce. Więc to się nazywa Rada. A, Rada. Znaczy, to jest Polska Agencja Kosmiczna, a ona kieruje Radą, czyli y, takim organem nadzorczym. Pani Olga Semeniuk. Teraz tak, y, ja przede wszystkim najpierw powiem rzecz kontrowersyjną, że ja będę bronił tej nominacji. Oraty państwo Ja uważam, że nie uważam, że nie doszła rady nie doszła z... zrobić. Nie doceniasz nie. mnie? Nie, bo to ci, jest pani, wykorzystam do tego twą własną gazetę, czyli fakt. To jest pani, która właściwie jest znana z tego, że robiła karierę przy Michale Dworczyku i robiła karierę przy Michale Dworczyku i robiła karierę przy Michale Dworczyku. Przy Michale Dworczyku. No ale, ym, dobrze. Drodzy państwo, od 10 ja wiemy, lat ona ma, ona ma 33 lata od ym, 10 lat działa w prawie i Sprawie Rzeczywiście jest od lat bliską współpracowniczką Michała Dworczyka, jeszcze kiedy PiS był w opozycji. Ona działała w organizacjach takich związanych z nim, stworzonych przez niego Fundacja Wolność i Demokracja oraz Europejski Instytut na Rzecz Demokracji. Organizowała to jest taki kultowe osiągnięcie Dworczyka, bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym. I on, kiedy PiS wygrał wybory, ona gdzieś tam kręciła się, była radną i tak dalej, ale kiedy PiS wygrał Ale wybory, miała ambicje większe. Ona ma ogromne ambicje sięgające kosmosu, i tu będę bronił. Natomiast y, kiedy Dworczyk został wiceministrem obrony u Antoniego Macierewicza, to ona została jego bliską współpracowniczką, była jego yy, doradczynią. Tak naprawdę zajmowała się jego, tak, taką jego obsługą jako wiceministra. Yy, I jednocześnie była, yy, była radną. I w roku 2019 wystartowała w wyborach kolejnych wyborach yy, parlamentarnych. I co się okazało? Yy, yy, ona kandydowała w Warszawie. To nie jest łatwy okręg dla PiS-u. Yy, startowała z 12 miejsca listy PIS. Ja bym pani Co pani Olgo od razu powiedział, że to jest 13 no dobrze. Szans. Ale ona działała niestandardowo. I to jest pierwszy argument, który mnie skłania do tego, że powinniśmy ją jednak w ten kosmos wysyłać. Kierowała swoją kampanię do Polaków za granicą, bo jak ktoś kandyduje na liście w Warszawie, to od razu Polonusi na całym świecie głosują na warszawską listę. Więc ona na przykład wykorzystała lukę prawną i z Dworczykiem słuchaj, pognali w okresie ciszy wyborczej do Chicago, gdzie rozdawali ulotki przed lokalami wyborczymi, żeby ją na nią głosować. Czyli łamali ciszę wyborczą, w której w Ameryce po prostu nie było. Tak? Bardzo sprytna. I teraz okazało się, że to nie dało rady. Tam te dwa tysiące polonusów się zebrało. Było za mało. Więc ona zaraz po wyborach pisze mail do Dworczyka. Cudo. To jest naprawdę cudo. Zgodnie z rozmową. Dla mnie jedyną opcją przetrwania w polityce samorządowej jest podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Czyli... Znają Państwo taki mail do wuja. To jest dość tradycyjne. Do, do, cześć wujku. Cześć wujku, tak jak do Jojo Brudzińskiego pisali jego kuzyni. Tak to ona pisze do Dworczyka, że jest jedyną jej szansą, a wzięłaby się Pani do roboty, co? Po prostu. Ale dlaczego, dalej. Ma, dlaczego za moje pieniądze? ona Jej szanse przetrwania to jest praca w rządzie. W wieku lat, wiesz, 30, nie rozumiem. No Działką ma dla mnie, którą uważam za możliwą do udźwignięcia. Dzięki, dzięki, że pani udźwignie tę działkę. Są fundusze europejskie w jednostkach samorządu terytorialnego. Pan Michał odpisuje krótko, żołniersko. Działamy. Rzeczywiście podziałał. Ona yy, dostała, drodzy państwo, yy, posadę w rządzie. Tak się po prostu robi kariery. Takich maili pani Semeniuk według tych spiskowców, którzy nas informują, ale my im oczywiście nie wierzymy. Jest dużo więcej i pewnie przynajmniej część z nich jeszcze zobaczymy, dlatego że też są takie zapowiedzi tych, którzy te, tymi mailami ciekną. Oni od razu z taką sugestią rzucają, że o pani semeniu po prostu I będzie znacznie nie, więcej. I to nie są Rosjanie, zobacz. To zależy, drodzy państwo. My tego nie wiemy, ale są teorie, <laughs> że to też, że to nie muszą być Rosjanie. W każdym razie, drodzy państwo, dobra, i My się tutaj wszyscy śmiejemy, państwo się zdążyli pośmiać, że ona będzie kierować tą, tą radą kosmosu i ma przygotowywać polską politykę kosmiczną. Ja bym chętnie zobaczył, jak seminik napisze polską politykę kosmiczną, gdyż uważam, że ona ma po prostu dar przewidywania przyszłości, ma taki rodzaj percepcji, co pokazał fakt, który przewiduje przyszłość. A zatem, czemu jej nie wysłać w kosmos? Otóż, drodzy państwo, Hmm. Fakt przygotował taką publikację hmm, na temat pani Olgi wtedy, jeszcze kiedy ona nie była osobą powszechnie znaną, jeszcze zanim dostała tego ministra, żeby przetrwać, w kwietniu 2017 roku, kiedy pracowała z Dworczykiem w Ministerstwie Obrony Narodowej. Otóż, szanowna Agnieszka, pani e, Olga y, y, na swoim facebooku napisała, co następuje. Mało kto dzisiaj potrafi powiedzieć, że Unia powinna być całkowicie rozwiązana. Unia Europejska. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem Unii Europejskiej. Wygrana Le Pen we Francji, wtedy to, to był czas wyborów prezydenckich we Francji, po Brexicie i po wygranej Trumpa jest trzecim słusznym i większym... Po polsku to nie bardzo. I większym pójściem pod prąd w polityce międzynarodowej. O Rosji można mówić nieustannie. Ja się też nią interesuję. I z wiecia, słuchajcie, porozmawiajmy o Chinach i ich inicjatywie globalnej polityki gospodarczej. No to pani w samorządzie naprawdę dzięki wiedzę o Chinach jest w stanie spokojnie przetrwać. W każdym razie potrzebne są globalne, międzynarodowe, gospodarcze, systemowe rozwiązania, a te bynajmniej nie ograniczają się do nieustannego mówienia. afer Rosja. I teraz zobacz, Agnieszka. Ale teraz zobacz, ona ale, się stara w ministerstwie ale, ale Rozwoju. Ale poczekaj, ale poczekaj, ale przewidziała lepę. Spotkanie, No przecież komu się w 17 roku śniło, że Morawiecki z Lepe się będzie spotykał? Drodzy państwo, komu się śniło, że główną linią PiSu będzie walka z Unią Europejską? Ten 17 rok to jeszcze było takie smyranie się z tak, A pani tak, Olga tak, wystąpić, rozwiązać. Zbigniew Ziobro dopiero po niej to zaczął mówić. Ona przecierała szlaki. Drodzy państwo, dajmy jej szansę czyli... w kosmosie. Teraz zajmijmy się sytuacją po drugiej stronie sporu politycznego Agnieszko, co tam słychać w platformie obywatelskiej, bo były wybory regionalne, nie kandydaci tylko regionalne. Donalda, Tuska dostali łupnia, ale to nie wszystko, co się dzieje w platformie. Zaraz powiemy więcej, ale o tych wyborach regionalnych powiedz. Zresztą najciekawsza sytuacja oczywiście była i niespodziewana. Były takie dwie niespodzianki: Pomorze i Dolny Śląsk. Pomorze, czyli matecznik pana premiera, i Dolny Śląsk, czyli no, region, na którym skupia się oko Saurona w Platformie Obywatelskiej, czyli Donalda Tuska, czyli region Grzegorza Schetyny, gdzie Grzegorz Schetyna ma wielkie wpływy. I tam polegli ludzie, ale to też jest niesamowite, w jakich okolicznościach, bo sam Donald Tusk. Pojechał na Dolny Śląsk, wyobraź sobie, przed wyborami i namaścił w wywiadzie dla lokalnej gazety wyborczej. Wiesz, że on nie udziela takich wywiadów. To Udzielił go tylko po to, żeby namaścić, uważaj, kandydata, którego popierał Grzegorz Schetyna. Czyli nie namaścił tego, który miał wygrać z Grzegorzem Schetyną, yy, czyli Michała Jarosa. Posła Michała Jarosa. Posła Michała Jarosa, tylko namaścił prezydenta Wałbrzycha, tak Romana Szołemeja, który jest, jak wiadomo, człowiekiem Grzegorza Schytyny. Sam Grzegorz Schetyna nie chciał wystartować w tych wyborach, bo bał się porażki z Michałem Jarosem. Już jedną porażkę zaliczył, drugiej, drugiej nie chciał w swojej historii, więc zas zasłonił się za plecami tego Romana Szołema. Meja. No i wszyscy mówili Donaldowi Tuskowi, że tak, to jest ten kandydat, który wygra. No i Donald Tusk zrobił coś, czego nie robi, bo on w ogóle tego nie robi. Jak nie ma y, po pierwsze pewności wygranej, a po drugie przekonania do kandydata, to nie namaszcza go, a jednak to zrobił, bo y, chciał stworzyć takie wrażenie, że to on kieruje tym zamieszaniem i że to on jest sprawcą, że to jest jego decyzja, że Roman Szyder wygrał z tak, Tusk i Schetyna razem przegrali. Przegrał Tusk się. jeszcze u siebie w swoim, swoim mateczniku, mateczniku. w mateczniku Schetyny to jest jeden element, to jest ważny. Dolny Śląsk jest ważny, bo Gdańsk i Wrocław to były dwa miasta, gdzie platforma wyrastała, no Schetyna budował w, na Dolnym Śląsku w, we Wrocławiu, a Tusk budował w Gdańsku platformę i w Gdańsku Agnieszka Pomaska także przegrała wybor. Tak, nam... też, na, też namaszczona przez Donalda Tuska. Tak naprawdę ci, którzy nie mieli namaszczenia Donalda Tuska, to lepiej sobie poradzić. Radzili, co tam zrodzi, zrodziło pewne złośliwości, bo y, chociaż na Pomorzu y, nie doceniono tego, jak bardzo rośnie rola marszałka y, Mieczysława Struka. Struka, tak, a to jest naprawdę silna pozycja. Nie ma Dobry, dość duży wpływ też na lokalnych samorządowców. Tak. W każdym razie dobrze, ale drodzy Państwo, to, y, to tak sytuacja gry, wygląda. Te gry się Donaldowi Tuskowi nie, nie udało. udały, ale tu prowadzi kilka innych gier. I możemy Państwu ujawnić, że Tusk próbuje doprowadzić do odwołania marszałka senatu Tomasza Grockiego. I to jest gra, którą y, chyba najpoważniejsza w tej chwili. Bo Tusk przegrał te wybory ki w kilku miejscach regionalnych rzeczywiście, ale on tak zmienił ustatów tak, partii, tak, tak, tak. tak zarząd partii w tej chwili wygląda, czy prezydium zarządu, czy jak to się tam nazywa, że de facto y, tak partii. Grunzi. Natomiast postanowił jak, jak państwo obserwują jego działania tu generalnie jak wchodzi gdzieś to przejmuje kontrolę czyli najpierw zmienił statut partii w ten sposób żeby przejąć nad nią kontrolę i te wybory regionalne w sumie nie miały znaczenia bo i tak on rządzi klub parlamentarny zmienił przewodniczącego klubu parlamentarnego odwołał Cezarego Tomczyka postawił tam Borysa Budkę każdemu znaczy no, dał iki i marchewkę Budka stracił stanowisko szefa partii ale dostał szefostwo klubu z kolei Tomczyk stracił szefostwo klubu zostanie wice szefem partii no takie roszady które pozwolą mu kontrolować sytuację. Natomiast nie kontroluje jeszcze Senatu. A Senat jest ważny, jak wiadomo, w tym całym opozycyjnym torcie. To Marszałek, Marszałek Grocki znowu będzie obrażony. Marszałek Tomasz Grocki, który też do nas tu dzwoni, kiedyś użyliśmy alegorii basenu do opisu sytuacji w tym jego basenie. I, i Agnieszka tłumaczył, że to nie jest trafna alegoria, więc porzucamy alegorię, bądźmy konkretni. Tusk chce odwołać Grockiego. Po pierwsze namawia go, żeby zrzekł się immunitetu, bo CBA prowadzi śledztwo w sprawie rzekomych łapówek, które Grocki miał przyjmować jako lekarz i y, służby wystąpiły, prokuratura wystąpiła o uchylenie mu Immunitetu w tej sprawie. I grodzki immunitetu zrzekać się nie chce, bo tak naprawdę, gdyby się zrzekł immunitetu, to musiałby się też zrzec stanowiska, tak? No bo wiadomo, że mu postawią zarzuty, no wiadomo, że pan Zbyszek tylko na to czeka. Więc on nie chce się zrzec immunitetu, a to mówi zrzecz się immunitetu. I teraz tak. Nastąpiła taka słuchaj, podobno, ja też nie wierzę w to. To jest aż w ogóle niedopuszczalne, nie, niewyobrażalne wręcz, że to jest aż taka skomplikowana gra. Otóż. Wicemarszałek Senatu, ale były marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz ostatnio oznajmił, że on nie nadał biegu dalszego tej sprawy immunitetu, że po prostu nie uchylał grockiemu immunitetu. Czyżby marszałek Borusewicz, który bardzo chciałby być znowu marszałkiem, marszałkiem. Borusewiczem, broni hmm. grockiego, przez którego nie został marszałkiem Senatu, podobno wcale nie otóż. Otóż podobno marszałek Borusewicz, dlatego odmówił procedowania wniosku o uchylenie immunitetu, żeby tego immunitetu Grockiemu nie uchylić i żeby pan Donald się wściekł. Bo jak pan Donald się wścieknie, to będzie jeszcze bardziej próbował odwołać Grockiego i wtedy Borusowicz się, wskoczy. się wskoczy. Panie Bogdanie, z całym szacunkiem, że państwą to... działalnością opozycyjną w PRL-u, chyba pan przekombinował, dlatego że. Myślę, że ta Tusk ta ma innego kandydata. Jest, właśnie, myślę, że ta konstrukcja jest Innego zbyt... kandydata, bo ale jest piękna. Jest, jest, jest piękna, oczywiście, ale Borusewicz jako marszałek na to senatu też nie był do końca kontrolowalny nie, nie, nie był. Nie był, nie był Więc, i Tusk nie chciał go. I Tusk go teraz też nie chce. Chce Sławomira Rybickiego z takiego dobrze usadowionego w dańskiej opozycji klanu Rybickich. Nie rzucającego się w byłego, oczy. Byłego, byłego ministra w kancelarii yy, Bronisława Komorowskiego, w tej chwili senatora. Tusk do klanu Rybickich ma zaufanie bezwzględne i chciałby kogoś takiego widzieć, ale platforma nie ma w Senacie większości. Większość ma cała opozycja, czyli jest tam kilku y, y, senatorów PSL-u, kilku senatorów lewicy, którzy już w ogóle tą lewicę mają, mówiąc najdelikatniej gdzieś, i są wolnymi elektronami. I nastąp nastąpiło sądowanie PSL-u, wiesz? Czy oni by tutaj tego Grockiego tak. a oni poszli do Grockiego. I mówię, o tym powiedzieli. <noise> I grocki trochę się zdziwił. Ale PSL-owcy nie są w Ciemie bici i oni nie. nie chcą, żeby człowiek Tuska kontrolował senat, bo oni wtedy nie będą tacy istotni. Więc oni powiedzieli, emisariuszom od Tuska, że nie mogą się zgodzić na wymianę marszałka. Pod jednym warunkiem że to ich to senator będzie, będzie <laughs> marszałkiem. No, tak. To nasz słuchacz, pan Jan Filip Lebicki został wymieniony, też były polityk Prawa i Sprawiedliwości, były polityk Platformy. W każdym razie emisariusze, jak to usłyszeli, to generalnie, panie Janie, chyba panie. trochę im przeszło. W każdym razie ta gra się toczy i jest jeszcze jedne, jedno pole starcia z PSL-em i to akurat, bo ta, ta, ta historia PSL-owców raczej bawi, bo jest wewnętrzną rozgrywką w Platformie, ale jedno ich wściekło, wiesz. Otóż Zbliżają się wybory członków Rady Polityki Pieniężnej. Czy tych gości, którzy z panem Adamem Glapińskim pozdrawiamy pana serdecznie, który stara się o ponowny wybór. Pan na... Adam się wściekł po naszym ostatnim programie. Słuchaj, nie wypinajmy już piersi do medali. Pozdrawiamy pana Adama <laughs> i y, wszystkie y, pańskie pracownice i pracowników. W każdym razie, y, Tusk wymyślił, że potrzeba kogoś, kto, jak będzie ta Rada Polityki Pieniężnej nowa, w przyszłym roku wybierana, Senat wybiera trzech kandydatów: wybiera prezydent, Sejm i Senat. I senat. I czy Senat wybiera trzech? Trzeba się jakoś dogadać. Że trzeba znaleźć tam takiego gościa, który, jak usiądzie z tym Klapińskim, to się weźmie z nim za ubyły. I wymyślił, że będzie to Jacek Rostowski psl jak to usłyszeli? to Podnogi. powiedzieli, nie, no, ale dziwisz Człowiek, się, który ty... przez lata minister Jolancie Fedak świętej pamięci i Władysławowi Kasiniakowi Kamyszowi, jako ministrom odpowiedzialnym Został za politykę społeczną, pod... to kłody no... pod nogi, który mówił, że 500 plus to wszystko zbankrutuje, że to będzie dramat, syf i nędza. Okazuje tyś... się, że nie ma dramatu, nie ma syfu, nie ma nędzy, a Rostowski ma wrócić. I PSL-owcy powiedzieli, nie... w żadnym i tutaj użyli bardzo chłopskiego języka, razie i w tej chwili trwają przepychane. Ja usłyszałam też, że, że w tej sprawie, że Donald Tusk jakby traci instynkt polityczny takimi propozycjami, no bo na takie rzeczy nie może być zgody, tak jak powiedziałeś. Wiesz, może być też tak, że on ich sąduje, tak jak daleko ale się Ale to wiesz, no to, to już jest tak najdalej. O, zdecydowanie, zdecydowanie. najdalej, zdecydowanie. Wiesz, to, to znaczy się, że negocjacje zaczął no, być może, no może zejdzie gdzieś tak do takiego poziomu, ale zaczął jest kosmosu wspomnianego. Drodzy Państwo, toczy się gra w obozie władzy. Gra, która jest ciekawa w dwóch aspektach. Słusznie, że w środku jest Prawo i Sprawiedliwość. Jako formacja, uwaga, środka, centrum. Centrum, <laughs> porozumienie, centrum. Po prawej stronie jest pan Ziobro, który ich tam dojeżdża kilkoma kwestiami, dojeżdża ich sprawami światopoglądowymi. Dojeżdża ich y, y, zabiegami o wpływy w kościele, dojeżdża ich y, między innymi aborcją, dojeżdża ich Unią Europejską, zaraz będziemy mówić o detalach. A wszystko to jest pan Donald. I pan Donald powoduje to, żeby PiS musiał się odnosić czy tłumaczyć z tych prawicowych, ultraprawicowych, ultrakonserwatywnych deklaracji, oświadczeń Ziobry. Bo z punktu widzenia Tuska to jest bardzo zręczna sytuacja, że on wpycha Kaczyńskiego w ramiona Ziobry. A z punktu widzenia Ziobry atakowanie Kaczyńskiego jest bardzo yy, intrygujące, dlatego, że Ziobro buduje swoją autonomię i pokazuje, że ma jeszcze bardziej radykalne poglądy niż Jarosław Kaczyński. I ten 2027 rok, kończąc ten wywód, on miałby wynikać z tego, że to wbrew pozorom nie jest kompletnie nieracjonalne. Jeżeli w Polsce, po pierwsze, wtedy się kończy budżet unijny i w 2028 zacznie się nowy budżet unijny, który będzie mniej korzystny dla Polski i w jego drugiej połowie, a budżet trwa 7 lat, około Kaczyński sam przewiduje, około 29, 30, może 31 roku możemy się stać płatnikami netto, a dla polskiej prawicy ja jestem przekonany, to jest nie do zaakceptowania. Czyli wtedy ten moment decyzji, czy chcemy być w Unii, czy nie, jest logiczny. I drugi, jeżeli będą wybory w normalnym, konstytucyjnym terminie, to w tym 27 roku będzie no, kolejne wybory, które środowisko Ziobry liczy na to, będą w dużej mierze cechowane e, antyunijnym sentymentem. Z czego to wynika? Podwyżki cen energii na przykład, bo oczywiście Pan Adam ma wpływ na to, co Państwo płacą więcej, ale podwyżki cen energii, one będą wynikać z nowej polityki ekologicznej Unii Europejskiej, na którą zgodził się rząd PiSU, a którą ziobro atakował. I ziobro liczy, że tego typu rzeczy nie wypłacanie pieniędzy z krajowego planu odbudowy. Wstrzymywanie pieniędzy z wypłaty z budżetu w ramach tej sankcji, y, y, pieniądze za praworządność i pakiet klimatyczny, który wywoła podwyżki cen energii, spowoduje, że ludzie będą bardziej antyunijni. I to jest plan, taki master plan środowiska Ziobry, który oni chcieliby realizować, stawiając trochę pod pręgierzem Kaczyńskiego. Bo to słuchaj, Kaczyński no zgodził się. Czy Morawiecki <grym> z Kaczyńskim zgodzili się na krajowy plan odbudowy. Kaczyński z Morawieckim zgodzili się na budżet Unii z tym zapisem ym, wypłata pieniędzy za praworządność. Oni próbują to teraz jakoś wycofać się z tego za pośrednictwem unijnego trybunału, ale oni się na to zgodzili. I Morawiecki zgodził się na pakiet klimatyczny, który spowoduje wzrost cen energii, a zatem Ziobro atakuje od prawej. No i Kaczyński ma z tym największy problem, bo to właśnie prezes ma w tej chwili problem. Zbigniew Ziobro gra swoją grę, grę no, oczywistą, oczywistość o tych wyborców, to co podkreślamy tutaj, o, o których może zagrać, czyli tych, którzy stoją pod prawą ścianą, ewentualnie zerkają gdzieś tam w stronę Konfederacji, którzy są antyunijni albo sceptyczni, y, chcą też zaostrzenia prawa do aborcji. On ich kokietuje kusi, on sobie będzie grał y, tą grę. Ja nie wierzę, żeby mu się udało zniechęcić Polaków do Unii Europejskiej. Po prostu y, tej Dobrze, chwili, tylko w tej tylko chwili ja uważam, o, o, ja wiem, on gra. rząd ja, wielkości gra, prawda? On gra o no, 10%, 10%, 15%. 10%, 10 myślę, że. Y, że w tej chwili oto gra, a później się zobaczy, co dalej. No, Zbigniew Ziobro ma duże ambicje, jest jeszcze politykiem dosyć młodym. Jeżeli by mu się udało te 10% uzyskać, no dobrze, to ja, to Państwa, co i ja wątpię, me. ale poczekaj. poczekaj, no bo Tylko, że tak, do, dwo, do tego 2027 roku jest strasznie dużo czasu. I, to wiesz, prawda. I wiesz, i dzisiaj zużywanie się, to znaczy to jest oczywiście kłopot dla prezesa największy, bo zużywa, zużywa się na tej walce i e, z Unią Europejską i na tej, Zobacz, na tej, oni, grze jeszcze jedno, 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 jedno dużo a do... jeszcze nie, tylko jedno. A Donald Tusk akurat chwycił trochę wiatru w żagle, bo wszedł też do gry tym y, wszystkim. On znowu się ustawia przeciwko. Dodam, dodam prezesa. jeszcze jeden element, którym PiS, czy, 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 czy Ziobro naciska na, na PiS i na Kaczyńskiego, to są sądy, drodzy państwo. Ziobro mówi, tak. zgadzaliście się na zmiany, w, na ustępstwa w sprawie sądu i nic, do niczego nie doszło. Unia wywala te nasze delikatne, zdaniem Ziobry, reformy, więc namawia Kaczyńskiego, żeby pójść na twardo i Kaczyński jest chyba do tego skłonny, bo plan reformy sądowniczej przedstawiony w tej chwili Rzeczpospolitego pisała, jest drastyczny. Trochę państwo mówiliśmy, ale droga, Agnieszka. Ale, ale ja też myślę, że to jest taki trochę znowu koza wstawiona, ten wiesz, ten plan, że on będzie, że chcemy pokazać Unii w tej chwili, ojej, znowu, że tutaj będziemy zaostrzać y, sytuację z sądownictwem, y, a później nie sądzę, żeby to z, z tego coś wyszło. No dobra, nieważne. Dobrze, i teraz mamy sekwencję taką. Janusz Kowalski, cołowy rozsleptyk, przychodzi do to mówi 2027 referendum, i Donald Tusk. Dlaczego Donald Tusk zabiera głos? Całe szacunkie dla Janusza Kowalskiego, to jest człowiek, który kiedyś był w platformie, brał od Donalda Tuska autograf. Jest słynne zdjęcie w internecie, które mogą Państwo znaleźć. Dlaczego Donald Tusk odchodzi, od, y, odnosi się do polityka tak, panie Januszu, proszę wybawić nie jestem małoskowy, ale jednak mało ważnego z jego punktu widzenia. Ano dlatego, że on może cały PiS wpychać w eurosceptycyzm, A. w oleksit i w wychodzenie też z Unii. Tak dlatego robiła. Tusk napisał na Twitterze, Kongres USA dyskutuje o możliwych sankcjach na Polskę i wycofaniu wojsk amerykańskich z naszego kraju. To nie jest do końca prawda. Jedna, jeden, yy, jedna z komisji Kongresu. I, yy, ale i pisze tak, tego samego dnia PiS ustami posła Kowalskiego. Proszę zwrócić uwagę, PiS Ustami posła Kowalskiego wskazuje rok 27 jako datę referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Tak wygląda zdrada stanu. I z kolei do tego odnosi się premier Morawiecki, który atakuje Tuska, że twierdzi, że w kongresie USA się coś dzieje, podczas gdy się nie dzieje, nie odnosząc się do samego meritum dotyczącego postulatu Solidarnej Polski, robi to Ryszard Terlecki, który jest głównym takim. Szukam słowa znowu, Agnieszko, może mi podpowiesz. Nie, wiesz co, on Karbowym, ostatnio, ostatnio się trochę uspokoił. Będę Bo go bronić. Dużo zdrowia życzymy, miał, y, Ryszard Terlecki miał operację zaplanowaną, nic poważnego, dużo zdrowia życzymy. W każdym razie, Terlecki mówi, Kowalski sobie może referendum przeprowadzić u siebie w domu. Nie wiem, panie przewodniczący. Czy referendum w Opolu to jest akurat coś, o czym pan marzy? W każdym razie, że państwo, notabene Opole jest w tej chwili główną kuźnią katr prawicowych w polskim rządzie. Natomiast... Ale to świadczy o tym, że trochę się Jarosław Kaczyński wycofuje, bo pamiętasz Ryszarda Terleckiego sprzed paru tygodni, Ale takiego ostrego... Takiego ostrego, takiego, y, takiego mówiącego, że my tutaj będziemy szli na scenariusz, jak to tam było, na, no, na taki scenariusz no, zwarcia właściwie z Unią Europejską. No teraz on już mówi, że właśnie referendum to sobie pan Kowalski może robić y, y, u siebie I w pa, domu. Jest jeszcze jeden element, drodzy Państwo. Proszę też na to zwrócić uwagę. Ym, minister Przemysław Czarnek. Tutaj notabene, do wszystkich młodych aktywistów, którzy biegają tam do ministra, do pod siedzibę Resortu Edukacji Narodowej, robicie tam protesty, przy, przykuwacie się kajdanami. On w ogóle tam nie urzęduje. Po prostu, znaczy przykuwacie się kajdanami przed budynkiem Ministerstwa Edukacji Narodowej zupełnie bez bo jego tam nie ma. Poszukajcie, gdzie on jest, w razie czego wam Stan po burzy, da pewne wskazówki, gdzie on siedzi. W każdym razie, nominacja dla czarnka jest odpowiedzią na Ziobrę. Czy na politykę Ziobry jest odpowiedzią na przykład tak. w sprawach dotyczących mniejszości seksualnych, LGBT, bo to był polityk PiSu, który mówił najtwardziej o tych sprawach, dlatego Kaczyński Mówiliśmy postawił na czele resortu tak. edukacji, więc Kaczyński musi grać z tą ekstremą, tylko z drugiej strony jest to dla niego ryzyko, że straci część elektoratu centrowego i to jest... To na co właśnie liczy Zbigniew Ziobro i na co liczy Donald Tusk. Dlatego Państwo mówiliśmy na początku programu o takiej nieformalnej koalicji, bo oni mają wspólny interes dojeżdżać razem prawo i sprawiedliwość. Czy ja nie jestem specjalistą od kolan. To jakiś chyba, nie wiem, reumatolog. Um, od zdrady może trochę bardziej może trochę bardziej jestem ekspertem ale ja poszukam. Tych kolan i tej zdrady w życiu Krystyny Pawłowicz. Ale dlatego najpierw jej pytam opinię, bo może ja jestem w mylnym błędzie. Nie, wiesz, co, ja, pani Krystyna Pawłowicz, bo ja wiem, że no, tak jak ty ci powiedziałam, że ty próbujesz ją traktować jako, no dobra, no rzeczywiście jest tą sędzią Trybunału Konstytucyjnego, ale ja nie jestem w stanie po prostu traktować jej poważnie i analizować jej wpisy znane już od. No, od miesięcy, a właściwie lat, no rzeczywiście pojawia się tam y, leitmotiv na kolana zdrajcy, i tak, y, y, i tak dalej. Ja Państwu oferuję podróż w czasie. Proszę się wygodnie rozsiąść. Wiedziałam, wiedziałam, że. Wziąć tak. coś do ręki. A jeszcze Ty też, w Borach Tucholskich, sięgnij po coś no. dopuszczalnego prawem. Proszę posłuchać. To był największy skandal rządów prawa i sprawiedliwości. Latem 2007 roku CEBA zatrzymało dwóch biznesmenów kojarzonych z samobroną, którzy mieli oferować za wielomilionową łapówkę odrolnienie ziemi na Mazurach. CEBA prowadziło wobec nich operacje pod przykryciem. Tutaj był słynny agent Tomek wykorzystywany który zgrawał biznesmena, który chce odrolnić ziemię za łapówkę. To była polityczna bomba, dlatego że odrolnianie było, miało być załatwiane u Andrzeja Leppera, wówczas wicepremiera, lidera samoobrony, wicepremiera w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, rzecz jasna. To była tak zwana afera gruntowa. Ona doprowadziła do rozpadu koalicji przyspieszonych wyborów i straty przez PiS władzy, więc to była gigantyczne, miała konsekwencje. Ym, I po upadku rządu Kaczyńskiego... Mariuszem Kamińskim, ówczesnym szefem CBA, jego zastępcą Maciejem Wąsikiem. Tak, to są ci w tej chwili, którzy chronią granice, którzy zdjęcia z krowami, końmi i innymi osłami pokazują Państwu. I dwoma dyrektorami CBA. Jeden w tej chwili wrócił w, a, w reportażu takim dotyczącym korupcji, którą, który pokazał TVN. Nie będziemy ich wymieniać z nazwiska, oni są w tej chwili najmniej ważni. Wąsik, Kamiński i dwóch jeszcze ich kolegów. Dostawali zarzuty w 2009 roku, to wtedy rządziła Platforma, przekroczenie uprawnień podczas tej operacji, a Tusk wykorzystuje to, żeby się pozbyć Kamińskiego z CBA, dlatego, że jak Tusk doszedł do władzy, to Kamiński był szefem CBA i jeszcze przez, przez te dwa lata kierował CBA mimo rządów Platformy. Dwa, dwa zarzuty wobec nich były. Po pierwsze CBA nie miał wiarygodnych informacji o przestępstwie, o tym, że Leper chce coś za PIDE zrobić. Pod, a prawo wymagało takiego dowodu. A powtórzę, że CBA fałszowało w tej sprawie dokumenty i puszczało je w obieg, choć nie miało do tego podstawy prawnej. Czyli, że oni fałszowali dokumenty uprawdopodobniające odrolnienie ziemi i wysyłało je na przykład do instytucji publicznych. I tu jest pani Krystyna. W marcu 2007 roku pani Krystyna Pawłowicz, profesor prawa, jest poza polityką jeszcze. Nie jest posłanką. Ym... Jeszcze przed wybuchem afery gruntowej yy, Zbigniew Waserman, który był koordynatorem służb specjalnych w rządzie Kaczyńskiego, zwrócił się do niej z prośbą o opinię prawną dotyczącą wytwarzania dokumentów przez służby specjalne. To jest ten wątek, o którym państwu powiedziałem, czyli Wasserman, świętej pamięci, zginął w Smoleńsku. Pytają, czy Kamiński miał prawo wytwarzać te dokumenty. Waserman pyta dlatego, że Kamiński zrobił to zupełnie poza nim jako koordynatorem służb. To tak zwane dokumenty legalizacyjne, właśnie które służby wykorzystują podczas tajnej operacji. No, na przykład tajne, jakieś fałszywe dowody, osobiste likwidacje, prawa jazdy, właśnie dokumenty urzędowe. I ym, za, w swojej opinii, którą ona przygotowała, jeszcze przed ujawnieniem afery gruntowej, czyli zanim to wszystko wybuchło, zanim ta afera wybuchła, zanim próbowali aresztować Lepera, ona pisze jasno: Ustawa o CBA nie, i to jest podkreślenie jej bolt, dużą literą dzisiaj by to napisała na Twitterze, nie przewiduje dla biura, czyli CBA, kompetencji do sporządzania dla siebie dokumentów legalizacyjnych. Dokumenty legalizacyjne na jego CBA potrzeby, zgodnie z ustawą o ABW i Agencji Wywiadu, sporządza ABW i wydaje je CBA na jego wniosek, czyli a Kamiński się broni, że mógł wytwarzać takie dokumenty. Yy, I ona, jakby, ta jej opinia wędruje do sądu. I ona zeznaje, najpierw w prokuraturze zeznaje, w śledztwie przeciwko Kamińskiemu, tym, którym Kamiński dostał zarzuty, yy, i deklaruje już po utracie władzy przez PIS, że podtrzymuje swoją opinię, czyli mówi, że on nie miał prawa fałszować dokumentów. I ostatecznie fragment opinii Pawłowicz stał się dla sądu podstawą do uznania widny Kamińskiego i jego ludzi. Kamiński i Wąsik dostali po trzy lata bezwzględnego więzienia, a ci dwaj dyrektorzy, o których wspomniałem, dostali po dwa i pół roku. W wyroku czytam w tej chwili. Pamiętając Państwo słynnego sędziego Wojciecha Łączeskiego, tego, który uznał, że Kamiński i jego ludzie mają iść do więzienia, Pisgo go zbeształ. Zmieszał go z błotem. Finalnie on odszedł z zawodu, chociaż tu jest długa historia, sam nie, nie był bez winy, ale w innych sprawach. Natomiast za sprawę gruntową oni go glanowali. Czy, czytam jego orzeczenie w tej sprawie. To jest ta sprawa, za którą potem Mariusz Kamiński został przez prezydenta ułaskawiony. To jest dokładnie to. Czyli ona się przyczyniła do jego skazania, a Duda go łaskawił po wyborach. Czytam fragment wyroku. Doktor habilitowana Krystyna Pawłowicz konkludowała, iż nie zgadza się ze stanowiskiem szefa CBA, a sam sposób pozyskiwania dokumentów legalizacyjnych jest jasny, to znaczy Centralne Biuro Antykorupcyjne winno składać do ABW wniosek o wydanie dokumentów legalizacyjnych. Państwo zrozumieją, że Krystyna Pawłowicz przyczyniła się do skazania Mariusza Kamińskiego. To Państwo też zrozumieją, dlaczego ona tak często dzisiaj pisze o zdrajcach i o kolanach. Po prostu trzeba Odkupić swoje winy. Dlatego dużo jest tam kolan. Taka jest moja teoria, ale ja psychoanalizuję. Cofnijmy się drodzy Państwo do okresu sprzed pół roku. Jesteśmy pół roku młodsi, piękniejsi, szczuplejsi niektórzy, a niektórzy krupsi. Maj. Porwanie opozycyjnego dziennikarza Romana Protasiewicza, pamiętają państwo, leciał z Grecji na Litwę. Łukaszenka schaltował ten samolot, wysadził go, wsadził go do Paki. skłonił do współpracy z reżimem. On tej chwili jest jednym z takich. Tak, stał się taką tubą Łukaszenki. Maj tego roku, pół roku temu. Czerwiec. Unia uchwala kolejne sankcje na Białoruś. Bodaj czwarte. To są sankcje w konsekwencji po tym, jak Łukaszenka sfałszował wybory i utopił protesty we krwi. Władze w Misku zapowiadają, i to jest bardzo, 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 bardzo ważne czerwiec że wstrzymają działanie umowy o readmisji. Stan po burzy może tego nie zauważać, bo jest doraźny zabawny, czasami kompletnie niezabawny i nudny, ale władze polskie dostają informacje od Łukaszenki w czerwcu. Wypowiem umowę readmisji. Umowa readmisji działa tak, że jeżeli przez granicę białorusko-polską dostanie się do Polski jakiś cudzoziemiec, to Polska ma prawo go odesłać na Białoruś. Legalny pushback, tak to nazwijmy. I Łukaszenka w mówi w czerwcu, przestanę realizować tę umowę, a zatem zapowiada, że przestanie Odbierać ludzi, którzy przez białorusko-polską granicę dostają się do Unii. Polski rząd, mam wrażenie, to olewa, dlatego że generalnie ta granica wcześniej była po prostu, Agnieszko, dość bezpieczna. I o ile przez granicę ukraińsko-polską to tam częściej ludzie przemykali, o ile opowiadaliśmy Państwu w stanie poburzy, tam była taka systema na granicy. Z Białorusią postsowiecka jeszcze, ale jeszcze czy jakieś zasieki, zaorana ziemia, ale do tego dołożona elektronika, i generalnie tam nic nie szło. I nagle Łukaszenka mówi: Przestanę realizować tę umowę. Coście myśleli? Że on po prostu mówi on tę umowę wypowiedział myśleliście, że to jest jakiś element kolejnej wypowiedzenia, jakiejś kolejnej umowy, która nic nie znaczy? To był sygnał czerwiec tego roku. Zawiesił też Partnerstwo Wschodnie, działanie Partnerstwa Wschodniego. I tam odesłał na konsultację unijnego ambasadora. Dobra, lecimy dalej, Agnieszko. Czerwiec dalej. Maile z włamania do Michała Dworczyka. I dzisiaj wiemy, to twierdzi amerykańska firma, bo od początku było podejrzenie, że na wschodzie, tak też rząd mówił, ale wiedzieliście, że na wschodzie było włamanie, tak? Ja nawet rozmawiałem z człowiekiem ze służb, który twierdził, że w konkretnym, wiadomo, czy w konkretnym miejscu, czy w, która konkretna jednostka tego dokonała. Teraz amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Madian to uwa, oceniła, przeanalizowała i wyszło jej na to, że włamanie do, dokonała grupa powiązana z rządem Białorusi. Białorusi nie mają całkiem niezłych informatyków. To jest Dworczyk Czerwiec. Maj, czerwiec mamy porwanie Protasiewicza, umowę o readmisji, maile dworczyka i, o czym Państwo jeszcze nie wiedzą, było włamanie do jednego z ludzi prezydenta na konto. Tych maili jeszcze nie znamy. To jest też mniej więcej ten okres. Kolejny element. Służby znają, wiecie o tym włamaniu, prawda? Ja wiem, że Wy wiecie. Jest jakiś skutek? Żadnego. Lećmy dalej. Wrzesień. Manewry zapad. Rosyjsko-białoruskie. W tym atak tradycyjny, co kilka lat ćwiczą atak na Polskę. Też państwo jeszcze o jednym elemencie nie wiedzą. Kilka tygodni temu zmasowane ataki hakierskie na polskie banki. Kolejny element. Czasowe wyłączanie przesyłu gazu i ropy przez Białoruś. Ludzie, od maja przez pół roku mieliście 55 tysięcy sygnałów, że coś jest nie tak, Coście zrobili. No, nic nie zrobili Andrzeju. Nie, Ale ja ci powiem, co zrobili. Nie, no. Tam w, jest jeszcze taka korespondencja do Maria, zdaje się, tak y, mówi, y, mówi jeden y, z ludzi, y, którzy, którzy znają y, te sprawy, gdzie on był ostrzegany, tak. Y, przed tym, co się ma wydarzyć, i powiedział, że nie, właściwie to odpowiedział, że nic się nie będzie przecież działo. No i tak, tak to, tak to się, się zadziało. No a to dobra, to powiedz mi, co zrobili w takim razie, bo ja uważam, że nic. Zajmowali się Lekstą proszę Państwa. A, Czy w no. sytuacji od maja <laughs> przez pół roku mamy narastające przygotowywania, no, my, my jesteśmy doraźni, my jesteśmy presmi, tylko gonimy za sensacją, żeby nas kajdankami skuli. My możemy nie widzieć. Ale Kamiński jego służby, Błaszczak jego służby, za coś biorą kasę. I od maja było seria wydarzeń, które składają się w logiczną całość. Oni tego nie zauważyli. Zajmowali się Lex Tafołem, czyli zaognieniem stosunków z głównym sojusznikiem wobec syfu, który się dzieje na wschodzie. Oni postanowili walczyć z Ameryką. Kolejny element, który robili przez te Z czas, Unią Europejską. Z Unią Europejską walczyli. Pani Julia uchwaliła im przepisy, że mogą nie honorować prawa unijnego. Czyli w sytuacji, kiedy my potrzebujemy Ameryki i Unii. Przez te pół roku oni za Ameryką Unią walczyli. Jesteście geniuszami dyplomacji i polityki. Naprawdę. Drodzy Państwo, znają Państwo całe perypetie dotyczące najpierw utworzenia resortu sportu, potem jego likwidacji, potem jego przywrócenia. Jedynym powodem przywrócenia resortu sportu przy ostatniej rekonstrukcji było zdobycie dwóch politycznych duszyczek i jedną z nich jest Kamil Bortniczuk, były człowiek Jarosława Gowina, który Gowina zdradził przy okazji wyborów prezydenckich w roku 2020, kiedy Gowin sprzeciwiał się No nie, no, wtedy on nawet się podał do dymisji jeszcze. Nie, no tak, no, tak jesteśmy, no. jesteśmy po to, żeby zaglądać za, za, za kurtynę. <grym> ja dobrze. napisałem... To, to ja powiem tylko... Panie Kamil, pan wybaczy. Napisałem wtedy taki tekst w roku 2020 dotyczący właśnie łamania sumień jeśli ktoś ma sumienia w polityce, posłów Gowina przez prawo i sprawiedliwość. Bo tam, jak Państwo pamiętają, chodziło o to, że ludzie Gowina sprzeciwiali się wyborom y, korespondencyjnym. Żeby je przeprowadzić, trzeba było zmienić prawo. A ponieważ pis nie miał większości bez ludzi Gowina, no to próbowało tych ludzi Gowina przeciągać. Ja napisałem taki tekst, w którym opisywałem, w jaki sposób oni są kuszeni, skłaniani. Skłaniani. I tam się pojawił taki pasus, że wobec jednego z posłów stosowane są metody perswazji bezpośredniej, y, zwane y, kompromatami, tudzież hakami. Ale nie napisałem, o kogo chodzi. A zadzwonił do mnie pan Kamil Bortniczok i powiedział, że nie o niego chodzi. Ale ja pytam, ale przecież nie powiedziałem, że o pana chodzi. Ale wszyscy uważają, że chodzi o mnie. Ale co mnie obchodzi, że wszyscy że... uważają, że wszyscy chodzi uważali. o pana. A chodzi o pana? Nie chodzi o mnie. Nie ma na mnie, panie redaktorze, żadnych kompromatów, zdjęć taśm z hoteli. Nie to jest nieprawda. Mówię: panie, ale ja nie wiem, czy są taśmy z hoteli. On mówi nie ma. <grym> w każdym razie przechodząc ze rzeczy poważnych, smutnych, oburzających, łajdackich i podłych. Firma y, pana o, Łukasza Mejzy obiecywała dobra, leczyć umierających na raka i stwardnienie rozsiane chorych na Alzheimera, na Parkinsona oraz inne nie, nieuleczalne przypadłości. Y, I pan wiceminister sportu osobiście jeździł do niektórych rodziców i przekonywał, że wyleczy ich dzieci jakąś unikatową terapią. Cena wyjściowa 80 tysięcy dolarów, ta metoda, którą zachwalał, on nie jest lekarzem, żeby była jasność. Nie, ona nie ma medycznego potwierdzenia i no, drodzy Państwo, my się zajmujemy polityką zawodową, Państwo jako słuchacze stanu Pobożu też są polityką zainteresowani, ale rzadko zdarzają się rzeczy tak łajdackie, jak ktoś, kto jest w polityce, a próbował nacinać rodziny ludzi chorych. Jak Państwo doskonale wiedzą, mają Państwo takie przykłady we własnych rodzinach, znajomych, ludzi, którzy mają chorych w rodzinie, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, zrobią wszystko, znajdą każde pieniądze. Ktoś, kto na nich żeruje, jest po prostu łajdakiem. I jeżeli pan Mejzak się nie pozwać, bo on z kolei w portalu w, w potylicę.pl yy, powiedział, że on rozmawiał z osobami ciężko doświadczonymi przez choroby, chciał poznać ich potrzeby, zrozumieć sytuację. słynie pan z tego, że pan poznaje potrzeby ludzi chorych, że pan chce zrozumieć ich sytuację, że chciał pan pomagać, pan słynie z tego, że pan pomaga ludziom. Yy. Chciałem pomóc innym, a dziś zarzuca mi się żerowanie na cudzym nieszczęściu. Drodzy Państwo, proszę przeczytać, czy proszę obejrzeć zdjęcia, które też fakty TFN pokazały. Rozmowa z jednym, z rodzicami. Z rodzicami jedne, jednego, z tymi... jednego z dzieci, do których mm, firma pana Meizy docierała oferując y, pomoc. To od razu Państwo zrozumieją, że to nie jest tak, że to była firma, która nie działała, bo to jest wersja pana Meizy. Powiem tak. To nie, jest... nie, on teraz twierdzi, że ona organizowała jakieś wyjazdy, takie jakieś on St za nie, bo on twierdził, tysięcy tysięcy, państwa, on, on twierdził, że y znaczy, namawiał ludzi do zbierania pieniędzy. Dostają Państwo te SMSy, te maile, ktoś potrzebuje pomocy. My apelujemy tylko o jedno, żeby korzystać, bo, bo zazwyczaj robią jakieś fundacje. Y Sprawdzone. Korzystać ze sprawdzonych fundacji, bo nie każda jest sprawdzona, ale on liczył na to, że ci ludzie zbiorą pieniądze, on zorganizuje im jakiś wyjazd za granicę do, na jakąś taką niesprawdzoną terapię. i y y Twierdzi, że po pierwsze, że tego typu działalnością zajmują się setki firm, to nie jest prawda. I że nie podpisał umowy z żadną kliniką zagraniczną i nigdzie nikogo nie wysłali. No to, nie, to nie znaczy, że nie próbował tych ludzi rekrutować, nie, nie znaczy, że nie szukał pieniędzy u tych biednych ludzi, oferując im coś, co było po prostu nierealistyczną obietnicą wyjścia z choroby nieuleczalnej. Męza miał tych ludzi czy jego firma miała im załatwić wyleczenie z Raka, z Alzheimera. Ze stwardnienia rozśianego. cały świat pracuje nad leczeniem tych chorób, a mejza miał tych ludzi wyleczyć. Znaczy, to jest obrzydliwe. To, że on jest ministrem rządu RP, ja wiem, że on opowiada, że na nim wisi większość. Niestety. No niestety tak jest, że jedno no, okay, no, tak, tak jest Okej, ale no, są granice łajdactwa nawet wiem. w polityce. I yy... Znamy prezesa Kaczyńskiego, jest pragmatyczny. To jego najnowsze transfery do republikanów tak zwane, które są taką, takim wysypiskiem śmieci politycznych, z których można tam mówić, że to nie są ludzie PiSu i dzięki nim rządzić, a co jeden to tam zabawniejszy z tych gości. Jeden miał sprawę CBA, ten próbował nacinać y, y, ludzi chorych, jeszcze innych miał tam jakieś inne problemy, na przykład y, potrzebował pracy w spółce Skarbu Państwa, to mu dali. No generalnie masa, taki rezerwuar ludzi no właśnie takich. I naprawdę? Rząd? znaczy jak chcecie rządzić przy wykorzystaniu tego typu facetów, to musicie im dawać stanowisko wiceministra rządu RP? No inaczej nie mieliby tego głosu. Po tej historii całej Jarosław Kaczyński zresztą zauważył pewien kłopot w tej historii. Odbyła się nawet jakaś tam narada na Nowogrodzkiej, no ale na razie postanowiono Ale poglądacie, czy my mamy zależeć od, od narady na Nowogrodzkiej i tego, co oni wymyślą, żeby te sprawy przykryć? No tak właśnie będzie, bo oni w, w tej chwili czekają, co z tą sprawą dalej będzie. Czy ona będzie dalej pączkować, rozwijać się, czy też być może uda się ją jakoś, jakoś przykryć. Przygasić no i ocalić duszę, duszyczkę mejzy dla, tego, dla tej większości sejmowej. Nie, no jest to odbrzydliwość, jest to podłość. Są pewne granice. My nieraz żeśmy się tutaj śmiali, że ktoś się odnajdywał w spółkach Skarbu Państwa, ktoś na jakimś stanowisku, no ale nie ten człowiek. To znaczy, to, to powinna być decyzja w 30 sekund, tak? To znaczy od razu. Pluripotencjalne komórki macierzyste. Z każdym lekarzem który jest w szeregach PiSu, jest posłem, z którym Państwo rozmawiają, to oni się pukają w głowę po prostu. Po prostu pukają się w no głowę. Teraz Andrzeju, a Ale Ręczki powiem Ci jeszcze jedną się... rzecz. Słuchaj. Bo ja, ja się... też jeszcze jedną. Żebyśmy. Żebyśmy wiedzieli, że PiS to robi świadomie. Jak Państwo opowiadaliśmy, Łukasz Mejza wszedł do Sejmu z listy polskiego stronnictwa ludowego. Z Lubuskiego, ale, ale czekaj, bo to jest opowieść warta przytoczenia w całości. On startował z tej listy, początkowo się nie dostał, weszła do Sejmu Jolanta Fedak, liderka regionalnego PSL-u. On się znalazł na tej liście ze względu na rozmaite sojusze lokalne, taktyczne PSL-u. Pani Jolanta Fedak zmarła w czasie kadencji i wtedy logika jest taka, że wchodzi z następny z listy z drugim wynikiem. Z kolejnym wynikiem po tej osobie, która zmarła. I wtedy właśnie pan Mejza zajął jej miejsce w parlamencie. I logika by wskazywała na to, że wejdzie do klubu PSL. I wtedy do liderów PSL-u przyszedł bardzo, bardzo ważny polityk prawa i sprawiedliwości i ymm, spotkał się z nimi. Powiedział bardzo dokładnie, o problemach z panem Mejzą. Wyliczył to wszystkiego spółki, powiedział o rozmaitych podejrzanych działaniach. Nie wszystko państwo jeszcze wiedzą. Dziennikarze, także dziennikarze, one tu nasi koledzy pracują na tym, żeby się państwo dowiedzieli więcej. No i generalnie powiedział, że to nie jest dobry pomysł. No tak, że generalnie Żeby jest do... PSL go brał na pokład. Więc co zrobili? Oni sami go wzięli na pokład. Zajmuje się tym, że do państwo, Donald Tusk, czy, że stan po burzy go pomówił, że próbował pozbawić urzędu marszałka, senatu i że to, jest, to są kalumnie. Tak, tak, tak. Kalumnie, ale prawdziwe. To, ale prawdziwe. <laughs> Dobrze. To do państwo, jest tak. Są dwa dwory. Dwór jeden, to ja go zobaczyłem, kiedy robiłem niedawno wywiad z Donaldem Tuskiem. Opowiadałem tutaj Państwu o tym wywiadzie. To jest Borys Budka. To jest Bartłomiej Sienkiewicz, to jest Marcin Kirwiński, Jan Grabiec, to są ludzie tacy, którzy operacyjnie kręcą się wokół Tuska, ale z całym szacunkiem dla nich wszystkich, bo znamy ich wszystkich, no nie, oni podejmują decyzje. Jest taka anegdota, w, w ostatnich dniach była w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej, kiedy przyszedł Borys Budka, była ustawa o murze debatowana, te półtora miliarda na mur na granicy wschodniej. I um, były, było spotkanie prezydium klubu, byli posłowie z komisji branżowych, które miały zajmować się tym projektem ustawy o murze. Przyszedł bo Wódka, powiedział, pójdę do naczelnika i zapytam go, co zrobimy. T tak? No Taka tak była debata o ustawie no. dobrze, tylko teraz tak, jest dwór prawdziwy, ja, ja mam wrażenie déjà Javi, bo co prawda ten dwór zewnętrzny, tak go nazwijmy, Tusk zawsze miał kilka dworów, ten dwór zewnętrzny to są ludzie, Bartłomiej Sienkiewicz kiedyś był w takim dworze, w, poprzednim, w poprzedniej ekipie u Tuska. Kierwiński tak. jest nowym człowiekiem, Budka jest nowym człowiekiem, Grabiec jest nowym człowiekiem. Ale... Kierwiński jest człowiekiem, który za każdym razem jest po tej stronie, która ma władzę. To jest polityka. Wewnątrz partii oczywiście, kto ma władzę. Ale prawdziwy dwór jest po prostu żywcem wyjęty z dawnych rządów. Z dawnych Tuska. czasów, no tak. Igor Ostachowicz, specjalista od marketingu politycznego, PR-u dzisiaj w biznesie, ale doradza Tuskowi. Jan Krzysztof Bielecki podobnie w prywatnym biznesie, ale doradza Tuskowi. Patron Tusko od wielu lat, jego bliski współpracownik. I Paweł, Paweł Gracz no. oczywiście, który słynie z tego, że na spotkaniach partyjnych nic nie mówi, tylko donosi już, jak zostaje z Tuskiem w węższym gronie. Trzaskowski jest na kompletnym marginesie. W czasie jednej z dyskusji ym, z Tuskiem w ogóle usłyszał, że powrót Tuska został, że sprowokował powrót Tuska, że to, co robił z, z te jego plany, tych kampusów, różnych organizacji wokół platformy, odchodzenie od szuldu platformy, spowodowały, że Tusk poczuł się zobowiązany, żeby wrócić. Czy tak jest, czy tak nie jest? To nie ma znaczenia. W każdym razie on tłumaczy czy pokazuje Trzaskowskiemu, że to nie jest jego gra, to nie jest jego rozdanie, że, że w tym rozdaniu jest na marginesie. I mówiliśmy Państwu o tych napięciach między nimi, kiedy Trzaskowski próbował sugerować, że może by wystartował na szefa partii przeciwko Tuskowi. Natomiast dzisiaj jest. Z jednej strony jest na marginesie, no, ma i wystąpienie przez internet w jakiejś podkomisji amerykańskiego parlamentu. Ja tego nie lekceważę, ale to też nie ma większego znaczenia. Natomiast realne starcie i jakby. Wiele na to wskazuje, że ono jest nieuniknione, że oni się ale on się czeka, Ale on czeka na swój moment też, bo on tak. też wie, że Donald Tusk się spala, to znaczy, że, że ten właśnie biały koń coraz bardziej jest tą habetą, o której mówiliśmy, i że wcale nie jest tak wesoło i tak pięknie, jak miało być. Zobacz, Rafał Trzaskowski jest młodszy, jest prezydentem, ma swoją pozycję. On no cierpi wiedział, w tej Warszawie. No cierpi, cierpi, chociaż twierdzi, że czuje się cierpi świetnie. Pan, jako, cierpi pan. Że, że jako prezydent ma większą realną władzę niż jako poseł. To prawda, co prawda, jako poseł miałby, miałby mniejszą, a jako przewodniczący, że musiałby się użerać z tymi ludźmi, którzy są przeciwko niemu. Tak, na razie są przeciwko niemu. Większość partii jest, stoi za Donaldem Tuskiem wciąż. Ale Rafał Trzaskowski może czekać. To znaczy, on nie ma na razie yy, nic, do, yy, wiesz, nic do stracenia, bo Donald Tusk będzie się spalał dalej. Jest jeszcze jeden element, który jakby, na którym pracują jego ludzie, czy pracują na tym, żeby Tusku wierzył, że to jest realne. To znaczy, że Trzaskowski dogada się z Hołownią. Nawet poza Tuskiem. Hołownia wygląda na to, że jest bardzo zdeterminowany, żeby, startować, żeby nie startować z platformą. Być może on wystartuje z PSL-em. PSL pewnie, tak. Ale wygląda na to, że on nie chce startować z platformą i w tym sensie jego determinacja dodaje wiarygodności Trzaskowskiemu, dlatego, że jeżeli Hołownia by się z Tuskiem dogadał, to nie ma miejsca dla Trzaskowskiego tak naprawdę. No na... tak, ale Hołownia też nie ma interesu, żeby dogadywać się z Tuskiem. Tusk ma interes, żeby dogadywać się z Chołownią, bo Tusk... jest duża presja na Hołownię I wywierana. jest bardzo duża presja wywierana na Szymona Hołownię, natomiast Hołownia nie ma interesu, znaczy, bo zostałby pożarty, po prostu. On i tak się broni, bo zobacz, Andrzeju, myśmy mu wróżyli po tym, jak Donald Tusk wrócił, wrócił znaczy, może nie my, bo, bo myśmy się akurat tym tak bardzo nie zajmowali, ale niektórzy komentatorzy wróżyli, że on po prostu zniknie. Wydaje mi się, drodzy państwo, że my tego nie robiliśmy, dlatego, że my zakładamy, że on ma trochę innych wyborców. Yy, część no ma tych ludzi... wyborców, którzy nie chcą platformy też na przede przykład, wszystkim. Na przykład, część wyborców, da czy dawnych wyborców PiSu, ludzi, których yy, obrzydza pan Mejza na przykład, oni mogliby na zagłosować na chołownię, ale tak. nie bardzo zagłosują na platformę. Więc w tym sensie Hołownia trwa i to jest też argument dla Trzaskowskiego. Jak ta gra się skończy? Nie wiemy, ale ona trwa i te napięcia są, a przewodniczący, tak jak y, mówią krytycy od Grzegorza Schetyny, czy, czy właśnie Trzaskowskiego, jeździ sobie to Sopotu. W naszej orbicie, drodzy państwo, po tym, y, y, po tym konwentyklu, po tym nowym układzie warszawskim, y, znalazł się profesor Zdzisław Krasnodębski. Jak Państwo wiecie, bo mamy dostęp do radzieckiej chmury i raz na jakiś czas coś tam dla nas <noise> skapnie. skapnie z łubianki. W każdym razie to jest bardzo ciekawa postać. Znalazłem taki tekst profesora, który od lat zbliża się do Prawa i Sprawiedliwości. W ostatnich latach rzeczywiście jest jednym z kreatorów polityki zagranicznej, zwłaszcza polityki wobec, wobec Niemiec i Unii Europejskiej. Na przykład zasłynął takimi wypowiedziami, że Unia Europejska to upadająca utopia. To Europejczycy dokonali rozbiorów Polski, tłumili nasze powstania narodowe. Ma parę innych takich y, spostrzeżeń. Ym, uznałem, że jak mam dostęp do tej radzieckiej chmury, to chcę, chciałbym się profesorowi lepiej przyjrzeć. Znalazłem mi go taki tekst w Rzeczpospolitej. Ym, y, to był tekst jeszcze przed dojściem prawej sprawiedliwości do władzy. Ym, rok 2001. 9, kiedy Zdzisław Krasnodębski już ewidentnie zbliżał się do Prawa i Sprawiedliwości, on potem kandydował na prezydenta Warszawy i przypisał tak kpiąco. Już od dawna niektórzy zacietrzewieni publicyści oraz historycy i owcy usiłowali podważyć opinię, że generał Kiszczak jest człowiekiem honoru, któremu w dużej mierze zawdzięczamy demokrację i wolność w Polsce. Niektórzy, grzebiąc w życioryści generała, obciążali go odpowiedzialnością za działalność komunistycznej służby bezpieczeństwa i różnych innych paskudnych służb. Bardziej rozgarniętym i oświeconym Polakom szczególnie inteligencji, a są to zgodnie ze znaną definicją ludzie czytający gazetę wyborczą i politykę, a niektórzy nawet oba tytuły oraz można dodać oglądający TVN24, trudno było jednak uwierzyć w tę powodowaną, jak nie bez powodu przypuszczano, resentymentem i zawiścią spiskową teorię. Skomplikowana fraza. Bardzo, bardzo, taka, bardzo. Taka, wiesz... taka, um, taka, ale to taka renesansowa, jego, taka... ale generalnie on drwi, generalnie drwi, że Ki są tacy, którzy uważają Kiszczaka za człowieka honoru. Tak mówił na przykład Adam Micknick z czasu. I oto maska odpadła punktuje pan profesor. Na oczach nas wszystkich generał Kiszczak dokonał niebywale brutalnego aktu. Przerwał wywiad z Bogdanem Rymanowskim dla TVN-24. W tym momencie zszokowani Polacy, w tym także inteligenci, z wyżej w zdefiniowanym sensie nabrali uzasadnionego podejrzenia, że mają do czynienia nie ze spokojnym, schorowanym emerytem, zasłużonym dla polskiej wolności. Choć popełniającym we wczesnej młodości pewne bliżej nieokreślone błędy, lecz człowiekiem, który mógł w przeszłości mieć na sumieniu czyny co najmniej równie straszne i może mieć jakiś związek z niewyjaśnioną śmiercią księży Suchowolca i Niedzielaka. I tu niedrwie to są dwaj księża, którzy zginęli w 1989 roku. Wiele wskazuje na to, że z rąk bezpieki. Czy Kiszczak był szefem bezpieki i dość podłą postacią? Ze wszech miar. Ale radziecka chmura. To jest kreator polityki, w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości. W nasze niepowołane ręce wpadł, wyobraź sobie, droga wnieszką list Zdzisława Krasnodębskiego, starszego asystenta w Instytucie Socjologii, Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, do pana no ministra spraw wewnętrznych generała Czesława Kiszczaka. To jest rok 84, tuż po zniesieniu stanu wojennego. Paszportu mu nie chcieli dać. Więc piszę do pana ministra. Pozwalam sobie zwrócić się do pana ministra. Ten miły głos, proszę wybaczyć, ale w naturalny sposób wchodzę w te tembry, kiedy czytam ten list. Przeczytam go w całości, bo pan profesor pewnie się do, do niego odniesie, mam nadzieję, panie profesorze. Może pan sobie przypomni, bo wiele listów do Kiszczaka, Prawo i Sprawiedliwość krytykowało stan poburzy. Też chętnie krytykuje listy do Kiszczaka. Myśmy nigdy nie pisali z racji przywileju wieku. Ale Pozwalam sobie zwrócić się do pana ministra z uprzejmą prośbą o interwencję w sprawie wydania mi paszportu służbowego na roczny wyjazd do Austrii. Zostałem zaproszony przez Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu oraz Instytut Filozofii tamtejszego Uniwersytetu do udziału w międzynarodowym projekcie badawczym na temat filozoficznych podstaw nauk społecznych oraz do jego koordynacji. W realizacji tego projektu weźmie udział wielu wybitnych naukowców z całej Europy. Miałby możliwość przedstawienia wyników mej długoletniej pracy, skonfrontowania ich z tym, co robią inni, oraz zapoznania się z najnowszymi przemyśleniami w tej dziedzinie. Sądzę, iż moja praca przyniosłaby naukowe pożytki nie tylko mnie, ale i ogółowi. Mam też nadzieję, że przyczyniłaby się ona do potwierdzenia dobrej opinii o nauce polskiej za granicą i służyłaby jej propagowaniu działalność zapraszającego uwaga, to jest najciekawsze, działalność zapraszającego mnie instytutu, w której biorę udział, w której biorą udział także obywatele polscy, przepraszam, ta chmura radziecka nie zawsze jest wyraźna, jest dobrze znana i pozytywnie oceniana przez polskie władze dyplomatyczne w Wiedniu. Wiednia, drodzy państwo, w czasie komuny to, była, to, to było miejsce działalności z, z tyg, wszystkich wywiadów A, całego świata. Dobra, ale dobrze oceniali. Nasi dyplomaci tamtejsi. Mój wyjazd popierany jest przez władze Uniwersytetu Warszawskiego, które udzieliły mi urlopu oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nie potrzebuję też dodawać, iż w czasie moich dotychczasowych wyjazdów, ostatni w grudniu 1982 roku, stan wojenny. Rok od stanu wojennego. Nigdy nie przekroczyłem przepisów paszportowych. Prawilny obywatel. Abstrakcyj o, 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 To jest kultowe. Agnieszka, to będzie jeden z cytatów Stanów Południowych, best of. Abstrakcyjna problematyka, którą zamierzam się zajmować, daleka jest od spraw bieżących i aktualnych konfliktów. <noise> to Urocze. No, od, ale odległa od, od aktualnych od... konfliktów. Po stanie wojennym jesteśmy. Ludzie wyszli, jakaś amnestia, Co się dzieje w kraju, jakieś... Odległo od dawnych konfliktów. No, odległa rok. Aktualny, przepraszam, odległo od aktualnych konfliktów. Wszystkie te względy sprawiają, że decyzja władz paszportowych wydaje mi się krzywdząca i, nie, i, i, i u, nieuzasadniona. Dlatego też ośmielam się prosić pana z dużej. Generała z jeszcze większej takiej, jeszcze podniesione to G. Zobacz, tak. Zobacz, zobacz. Generała. Podniesione G. Rzeczywiście, jeszcze, żeby. Duże i podniesione. Duże i podniesione, G. podniesione. O jej zmianę. Z poważaniem Zdzisław Krasnodębski, panie profesorze. Czekamy na reakcję. Na pewno będzie. Czekamy na reakcję. Co państwu powiemy? No, kreacja polityki zagranicznej w wykonaniu profesora Krasnodębskiego. Bardzo nam się. Właściwie nie powiem co. Czarnek został powołany do rządu, nie dlatego, że jest wybitnym ministrem od edukacji czy nauki, ekspertem, który postawi polską naukę, wyniesie ją w no kosmos. Nie, no, został. On został postawiony jako kontr, czyli równowaga czy przeciwnik ideologiczny Zbigniewa Ziobry. To znaczy, oni są tak do siebie podobni, że on ma odbierać ludzi w elektorat Ziobrze. Więc jak Ziobro mówi nie dla szczepień, obowiązkowych. To wychodzi czarnek. To wychodzi czarnek, mówi, nie dla szczepień obowiązkowych. Czekam, bo pan minister Ziobro włączył się w tej chwili w obronę leku amantadyna, którym niektórzy się leczą. Ja proszę mnie zwolnić z odpowiedzialności, czy któremuś to pomaga, czy nie. To jest jego sprawa. Natomiast no, nie ma wskazań medycznych jasnych, a minister Warchow, zastępca pana Ziobry, który leczył się amantadyną, twierdzi, że mu to pomogło. Dowodzi spisku koncernów farmaceutycznych. No, Wiceminister Sprawiedliwości, który od tak rzuca spisek firm farmaceutycznych, które wciskają nam szczepionki, a nie chcą nam dać amantadyny, która jest niechroniona już prawami patentowymi. I pan Zbigniew Ziobro, który to podchwytuje, czekam jak Czarnek zacznie lasować amantadynę dla nauczycieli, bo zacznie, oni, są, oni są tak zbudowani, oni są swoimi lustrzanymi odbiciami. Więc kiedy Ziobro zablokował inny projekt w rządzie, który dotyczył, pamiętam, Agnieszka, prawa... Pracodawców do sprawdzania, czy zostali pracownicy zaszczepieni. No tak, tak. Też, też lasował ten projekt. I też A... ugrząsł w Szczecjanie. Pan powiedział nie. I tego projektu nie będzie. Więc Czarnek jest taką przeciwwagą wewnątrz PiSu dla tych hmm, znaczy, nie miała... antyszczepionkowych to może nie do końca, ale takich sceptycznych wobec obostrzeń albo y, wprowadzających, y, czy pomysłów wprowadzania jakichś ograniczeń albo wymogów dotyczących y, szczepień. No to tak jak pan Zbigniew sobie grał swój prawicowy elektro, czy ultraprawicowy, tak pan Czarnek współzawodniczy z panem Ziobro, bo no, to Prawda, to, no to też jest strategia Jarosława często taka, żeby właśnie, żeby ten jego główny przeciwnik, a w tej chwili w Zjednoczonej Prawicy jego głównym przeciwnikiem po wyeliminowaniu Jarosława Gowina jest Zbigniew Ziobro, który się coraz bardziej rozpycha i który coraz bardziej hasa, żeby miał właśnie takiego kogoś, kto by się mógł, kto by mógł z nim walczyć o ten elektorat. Nie sądzę, żeby w całym szacunku dla wielbiciela, nie, nie wielbiciela tych spotkań, nie, nie, dyktatora mody. Dyktatora mody. Nie sądzę, żeby mu się y, to udało, ale walczy. On dzielnie walczy, on rzeczywiście jest bardzo ambitny. Niestety używa do tego szkół, więc Niestety no. tak, niestety używa do tego szkół i naszych, y, i naszych dzieci, co jest y, y, już bardzo smutne. Wracając jeszcze do tego projektu drugiego, który nie przejdzie, tak. czyli do tego, y, że pracodawcy mieliby prawo sp, y, zweryfikować. sprawdzić, zweryfikować tak. paszporty, znaczy czy brak szczepionki, czy posiadanie czy tej szczepionki. Czy mogliby też jakoś ludzi, którzy nie mają szczepień, na przykład no, odsuwać ostatnich gdzieś, obowiązków? Tak, tak, tak. No, żeby nie, nie pracowali na przykład mhm. na tej pierwszej linii z klientami, tylko gdzieś indziej. No, ale oczywiście to nie przejdzie. A Pamiętasz, jaki się pro, pomysł urodził? Znaczy, nie przejdzie, no bo nie ma zgody części PiSu, tej ziobrowej części, yy, części PiSu. Pamiętasz, że się urodził projekt, żeby ich na urlopy wysyłać i to takie płatne właściwie. Ten genialny pomysł. pomysł. Ale wiesz, tam jest jeszcze jeden element bo państwo bo na, na zewnątrz przeciwko temu projektowi protestowała konfederacja jeszcze wrócimy zaraz do tych barwnych szukam odpowiedniego słowa a moim zdaniem moim zdaniem oni pomogli pisowi sprzeciwiał się pan Zbigniew wziobro, ale w samym obozie władzy, w samym pisie, jest spora grupa posłów, którzy powiedzieli, nie zgodzimy się na projekt, którym pracodawca może kontrolować szczepienia. Więc czym się skończyło? Powstał inny projekt, znacznie bardziej taki przytłumiony. Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało z tego pierwotnego projektu i zaproponowało, żeby pracodawcy mogli sprawdzać, czy pracownik jest przetestowany. I także ta ustawa, z tą ustawą idzie jak po grudzie, było. Posiedzenie Komisji Zdrowia zerwane przez posłów Konfederacji, oni nagle wszyscy stali się ekspertami od zdrowia. To znaczy, wiedzą Państwo, że w Sejmie poseł się zapisy, zapisuje do każdej komisji, jest jej członkiem ale każdy parlamentarzysta oczywiście może przyjść na każdą komisję jako uczestnik. Oni nagle zaczęli na chodzić wszyscy. wszyscy zaczęli ze za, za zdrowiem ci konfederaci najbardziej konf Korwin-Nikke, który chodząc po drabinie złamał sobie nogę I, i eksponował ją później. Eksponował na stole. ją na stole. Tutaj to tak jakbym ja tu państwu swoją nogę eksponował tutaj na stole stanu po pobuży, On mniej więcej tak uczestniczył w obradach tej komisji zdrowia, którą najpierw konfederaci zerwali, ale nie oni byli, oni są tym no, barwne to jest takie pozytywne słowo, ale barwne, proszę sobie wymyślić jakieś słowo, które nie jest pozytywne. Oni są takim elementem y, rozmowy y, o, y, o y, szczepieniach, o przyjmowaniu nowych przepisów. Natomiast i, no, przecież zrobili słynny kepenning pod Sejmie, y, gdzie stylizowany napis na, odwołujący się do, do napisu na bramie Auschwitz. Puśćmy na to kurtynę, milczem. Nie będziemy używać tego hasła, ale to współpracownicy Grzegorza Brauna. On sobie wziął takich asystentów antyszczepionkowych. Oni chcą, żebyśmy na ten temat mówili, no trudno przyjść na tym do porządku dziennego, jeżeli wszyscy posłowie Konfederacji, a to są też różni ludzie bardzo, nagle sobie wybrali to jako główny temat i, yy, i takie, no, powiedzieć haniebne to nic nie powiedzieć. Skojarzenia yy, i nawet rozbudowywane przez ich asystentów. Ktoś tam widział yy, komuś punkty szczepień z rampą się i skojarzą ludzie. No, walnijcie się w głowę i powiem to najdelikatniej jak tylko mogę. Po prostu haniebne, że czegoś takiego używacie. Jeszcze Udajecie, że to nie wasi ludzie. Dobra, odkładamy was na bok. Znowu, wy jesteście, polityki do, no, do wy jesteście. Wy, wy robicie sobie wokół tego polityka, ale nie macie realnie nic do powiedzenia, tak? Natomiast realnie do powiedzenia ma oczywiście z jednej strony partię Pana Zbyszka, po drugie, no, ci ludzie, którzy myślą też podobnie jak ten pan od ten dyktator mody, tak? I doszło do czego w Sejmie? Jak już zrobili te komisję i ten korwin mikke z Nogą nie zablokował jej, to okazało się, że czym się skończyła komisja? Tym, że będzie wysłuchanie publiczne w sprawie tej ustawy. W sprawie ustawy, że pracodawca ma prawo sprawdzić test. 500 osób dziennie umiera, 30 tysięcy zachoruje. Pracodawcy domagają się tej ustawy, A, tak? To, ale jak jesteś pracodawcą i nawet się z nią nie zgadzasz, to nie musisz jej stosować, tak? Możesz, nie musisz ludzi pytać. Wysłuchanie publiczne, czemu ono ma służyć? To jest sukces? ludzi ziobry, ale słuchasz też tej, no nazwijmy ją, antyszczepionkowej czy antysanitarnej frakcji wewnątrz PiSu, która chce ściągnąć do swojej no przecież nie zwolenników tej ustawy, no tylko nie, jej przeciwników nie, przeciw... i zrobić cyrk, więc będzie, będzie kolejny Będzie tak jak na komisji, cyrk. no będzie tak jak na komisji, tak. tej ostatniej komisji yy, zdrowia. No się nic, nic nie zmienia. Oczywiście, że to jest kompletny brak odwagi po prostu, bo ta ustawa Wiemy dobrze, mogłaby przejść. Owszem, opozycja by zgłosiła do niej dużo poprawek, ale mogłaby pomóc pisowi ją przepchnąć. Ja specjalnie wspomniałam o tym, że pracodawcy jej się domagają, bo to jest takie dla mnie, Andrzeju, minimum w ogóle tego, co można zrobić. Bo przy braku odwagi tego rządu i przy takiej strategii, oby, wiesz, oby jakoś to było, oby jakoś może, może się nie zawali, chociaż umiera nam 600 osób dziennie, ale może, może to jakoś się uspokoi, może to jakoś przejdzie. No to wiesz, no to nie, nie było nic innego, oprócz tej jednej takiej leciutkiej, krótkiej ustawy, która tak troszeczkę chociaż y, dawała y, jakieś szanse na, na, sprawdzanie, y, no, na sprawdzanie teraz testów, bo już nie, y, nie tych paszportów. No, słysza, ja tylko powiem Państwu a propos konfederacji, bo jeszcze y, y, pewnie parę miłych słów y, y, zwolennicy z Stanu Poburzy, którzy są jednocześnie fanami Konfederacji, y, powiedzą o nas. Powiem tak. Oni nas ją nazywają. Niech państwo zdecydują, kiedy oni kłamią. Dlatego, że y, część programów radiowych, telewizyjnych, czy takich programów, które robimy w Onecie czy w Fakcie, wymaga od gości szczepienia. I informacje, które my otrzymujemy od współpracowników posłów Konfederacji, są, to są konkretne nazwiska ludzi, który, którzy, jak twierdzą ich współpracownicy, są zaszczepieni po to, żeby się pojawiać w mediach. A publicznie oni mówią co innego, i nie będę wymieniał nazwisk, ale proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: albo nas okłamują, może koszt społeczny jest tego mniejszy, albo państwo okłamują, i wtedy koszt społeczny jest większy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, wszystkich posłów Konfederacji, także tych, którzy gdzieś potajemnie w drugim obiegu w konspiracji się zaszczepili.